Tuż po zakończeniu ferii zimowych najmłodsi uczniowie, czyli klas od 1 do 3, wrócili do szkoły. Zadowolenie, a często nawet euforia, mieszają się ze strachem o bezpieczeństwo zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli. Nauczanie stacjonarne odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym to m.in. konieczność wyposażenia szkoły w środki dezynfekcyjne, obowiązek przybywania jednej grupy uczniów w wyznaczonej stałej sali i przyporządkowanie do niej stałych nauczycieli. Sale co godzinę staramy się żeby dzieci nie przynosiły żadnych zbędnych przedmiotów. Do szkoły przypominamy im stale o obowiązku mycia rąk, o konieczności powstrzymania się od dotykania nosa, ust. Pilnujemy oczywiście zasad przy korzystaniu z posiłków, bo na terenie szkoły jest stołówka, więc dzieci tych klas 1-3 mają prawo korzystać z obiadów i ze śniadań, więc tam też jest pewien reżim sanitarny. Zasad bezpieczeństwa dotyczących szkoły funkcjonującej w warunkach pandemii jest całe mnóstwo. Część dyrektorów, głównie dużych placówek oświatowych, liczących kilkuset uczniów, zwraca uwagę na to, że ich przestrzeganie jest niemożliwe. W Zespole Szkół Akademickich stacjonarnie uczy się 66 uczniów, więc przestrzeganie zasad jest nieco łatwiejsze. Na każdym kroku mamy regulaminy, mamy informacje, co należy robić w przypadku objawów. Nauczyciele obserwują również stan zdrowia dziecka, jest dostęp do pielęgniarki. Znamy zasady postępowania w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Rodzice zostali zapoznani z regulaminem, który podpisują również przy przekazywaniu dziecka pod opiekę nauczycieli. Rodzice również wiedzą, że w przypadku jakichkolwiek podejrzanych objawów dziecko nie powinno być przesyłane do szkoły. Dyrektor Bogusław Kołcz ma nadzieję, że niebawem do szkoły wrócą także starsze roczniki. Póki co z takiej możliwości mogą skorzystać uczniowie przygotowujący się do egzaminów, czyli ósmoklasiści i maturzyści. Szkoła prowadzi dla nich specjalne konsultacje. W małych grupach ci uczniowie mogą już przychodzić do szkoły. Mogą z zachowaniem oczywiście tych wszystkich zasad bezpieczeństwa siedzieć w ławce, mogą rozmawiać bezpośrednio z nauczycielem, a taki bezpośredni kontakt oczywiście jest nieporównanie ważniejszy i cenniejszy w edukacji niż to uczenie na odległość i siedzenie przy komputerze, które jak wszyscy wiemy i o czym się powszechnie mówi. Ma bardzo wiele wad i już na dłuższą metę chyba bardziej szkodzi edukacji niż pomaga. Powrót pozostałych uczniów do szkół, o czym przekonują przedstawiciele Ministerstwa Nauki, będzie zależeć od rozwoju pandemii koronawirusa. Jeśli liczba zachorowań będzie utrzymywać się na poziomie około 10 tysięcy, jest na to szansa.